w dzisiejszym loadingu. Coś dla duszy. Notes of Yesod i ten drobny, mały ekranik sprzedawał jakąś niesamowitą przygodę i po prostu z Hubertem siedzieliśmy i też... O rany... Coś dla umysłu. Wraz z powiększeniem kąta nachylenia łopat rośnie również opór powietrza, co powoduje ostatecznie zwiększenie obciążenia silnika. Stosunek kąta natarcia do liczby obrotów wirnika to chyba najważniejszy parametr, jaki trzeba kontrolować itd., itd. I coś dla ciała. Jack 2 Niple. Zagrałem, to się okazało, że jest beznadziejna. Dwa Niple. To w ogóle... Jack 2 Niple. Tak, to jest w ogóle jakiś w dżungli. Cześć, zapraszamy na kolejny odcinek w świecie 8-bitowców. Tym razem rzucimy okiem na tytuły, które pojawiały się w bajtkowej rubryce Co jest grane. No i zaczynamy od stareńkiego tytułu Solo Flight z 83 roku. Jakaś geneza czemu akurat Co jest grane? No bo co było grane? Tych gier jeszcze nie omawialiśmy, o, to jest taki klucz tego odcinka. Poza tym Solo Flight to można podciągnąć pod to, że to jest takie z tamtych czasów Death Stranding, bo jest się listonoszem, to lata się samolotem. I było na Atari. I było na Atari. Przede wszystkim było na Atari. No właśnie, bo to zrobił jest taki... Zrobił Sid Meier. Tak, z Microprose, dokładnie. I to był taki no niby spokojny i stateczny symulator właśnie samolotu pocztowego. Latamy sobie nad terytorium Kansas, Colorado i Waszyngtonu, rozwożąc listy i towary. No i cóż złego może się wydarzyć, gdzie tu emocje? A jednak, bo okazało się, że tak, że trasy lotu trzeba sobie było zaplanować, żeby starczyło paliwa, dobrać odpowiednią wagę ładunku, żeby samolot był sterowny i żeby nie zeżarł za dużo tego paliwa, żeby nie rozbił się gdzieś w szczerym polu. Była jakaś motywacja, bo motywacją była punktacja za szybkie dostarczanie odpowiedniej liczby przesyłek na różne lotniska i trzeba było po prostu to sprawnie robić, sprawnie latać. Były tam przyrządy pokładowe, była klawiszologia całkiem spora jak na 83 rok. No i to był taki mocny tytuł, jeden z takich pierwszych symulatorów na pewno na Atari, który się tak wybił i był znany, no, tym bardziej, że trafił do bajki. Z tą symulacją to ostrożnie, bo tak znaczy, no, w cudzysłowie. Znaczy był kokpit, to już wtedy zaliczaliśmy do symulatorów, natomiast... No w zasadzie to latanie pocztowym samolotem to jakby był tryb jeden, bo był jakby symulacyjny i ten latany z pocztą. No i tak to tam naprawdę punktowało się dzięki nawigacji nawigacji i oszczędzaniu paliwa. Ale no z takich symulatorów to bardziej był w tamtym czasie, jak ktoś chciał Jumbo Jet Pilot na małe Atari, gdzie wystartować to już trzeba było Shift Control czy tam, nie wiem, jakieś inne. No ale moim zdaniem on wyprzedzał tutaj ładnie ówczesne czasy. Po pierwsze, że to jest 83 rok, czyli naprawdę wczesny okres rozwoju gier wideo wciąż. Natomiast on wyprzedzał te symulatory tym widokiem z tyłu i tym, że mogliśmy korzystać z cienia, aby wiedzieć, na jakiej jesteśmy wysokości, tak, nie patrząc na tą całą aparaturę. I to wtedy powodowało, że ta symulacja była też taka dostępna, taka o wiele łatwiej i przyjemniej się grało niż te klasyczne. Marek, słucham? Grało się. Grało się, tak, oczywiście. Przede wszystkim się grało, bo to wiesz, do symulacji to dalej jest. No tak, ale nie był to jednocześnie, wiesz, samolocik, który strzelał nie i latał tam z boku, których mieliśmy multum, tylko jednak coś, gdzie trzeba było na przykład trochę poćwiczyć, żeby wylądować. I też był tutaj akurat właśnie ta dostępność była większa, bo jak pamiętacie, nawet ówczesne te symulatory, tak, no lądowanie to była masakra, to był najtrudniejszy, jak zwykle, jak wtedy, tak, w prawdziwych symulatorach najtrudniejszy manewr. Ale jednocześnie tutaj było to łatwiej. Zdarzało nam się po prostu wreszcie wylądować i po prostu później znowu wystartować i kontynuować misję. Lądowanie zawsze najtrudniejszym manewrem. Nawet w Blue Ale Bugs. Tu z tych takich, że tak powiem, symulacyjnych feature'ów to było sam fakt, że można było korzystać z obu trybów, że tak powiem, lotu. Visual Flight Rules i Instrumental Flight Rules, nie? Także można było i latać na przyrządach i latać z widocznością, jak to się
mówi w żargonie. Co nie było pikiem na wodę przecież, bo tam była mgła. Pogoda była, tak, było tak. Wtedy burze, właśnie wykorzystywać te no. instrumenty. Ograniczona widoczność no, faktycznie co już, wpływała. Co już, jak sami widzicie, już wtedy ten zmuszało do tego, żeby korzystać z instrumentów, a nie z tego, co się, a nie ze swojego wzroku, nie? Czyli to, co się dzieje wokół nas, bo mgła skutecznie to utrudniała, czyli jak w symulatorze, jak w prawdziwym życiu. No, a jak symulator, to MicroProse i gruba instrukcja. Znaczy gruba instrukcja, 16 stron wtedy, to i tak było dużo więcej niż w jakiejkolwiek innej grze i to było 16 stron zapisanych maczkiem plus mapy tych trzech stanów z oznaczonymi lotniskami, także MicroProse... Lotnisk. Tak, no, także działo się. Ja nawet... Tak, chciałem pochwalić nawet tego Bajtka, w którym ten opis się ukazał, bo to jest naprawdę taka, wiecie, solidna robota, że to jest dokładnie wszystko opisane, co robić, jak wystartować, jak wylądować, jak nawigować, także tutaj się postarali. Nie było żadnego lania wody, w zasadzie od pierwszego zdania już się zaczynało to mięso, czyli ten opis tak jak należy. No. Czyli coś, czego nie robiliśmy, czyli nie lataliśmy z pocztą, bo skąd mieliśmy o tym wiedzieć? Liczyło się wystartować, a potem jakoś to będzie. Ja w ogóle niestety nie tak wygląda. Tak, ja sobie tak nie wyglądała gra wtedy, nie? Nie przypominam sobie, żebym w ogóle coś osiągnął w tej grze, bo traktowałem nie, ją. Ja w ogóle nie przypominam sobie, że tam było, można było pocztę wozić. Nie, ja akurat to było. Pamiętam, tak. To, że, tylko, że tak, traktowałem to jako coś zupełnie innego niż worek podobnych do siebie arkadówek, czy nawet, nie wiem, symulatorów jak Fighter Pilot albo F-15 też na Atari, które było, to nie znaczy, można było strzelać, to jak nie można? Znaczy no, tak, to dawało trochę zabawy, bo jednak ten widok z trzeciej osoby był bardziej growy niż ten symulator, bo symulatory wtedy też skutecznie potrafiły odrzucić, to trzeba było pałać miłością bezwzględną do tych symulatorów, żeby w nie grać, więc sam fakt tego, że chociażby ten element z cieniem dawał mniejszy próg wejścia, ale z drugiej strony oferował fajną opcję, żeby korzystać z instrumentów, żeby uczyć się nawigować między tymi lotniskami, żeby korzystać z instrumentów, a nie tylko, że latamy, bo widzimy, co się wokół nas dzieje, nie? No ale mówię, no tamten czas to nie tędy droga. Dziś wiadomo, że się brzydko zestarzało i raczej nie przyciągnęłoby do monitora z tą wiedzą, czy tą z tą, na przykład nie jako obecnie wielbiciela symulatorów, w żaden sposób nie przyciągnęło przed monitor. No ale wtedy ona nawet wyglądała, bo ona nie miała takiej typowej tej wektorowej grafiki, bo owszem, te lotniska były wektorowe. To chodziło dosyć szybko. Tak, tak, dlatego że tam część grafiki była bitmapowa, to znaczy ten samolocik był bitmapowy, tło z górami też było bitmapowe, bo te góry zawsze były w oddali gdzieś tam widoczne i niebo było takie cieniowane, przynajmniej na Atari, że miało trzy, albo jak patrzę na, nie, tak, więcej niż kolorów, miało chyba pięć kolorów takiej gradacji, wiecie. Ładnie tak przechodziło. Tak, a te kolory na Commodore to były takie, jak to niebieski komodorowy, fioletowy. Wczesny gradient. No, wczesny gradient, ale fajnie, moim zdaniem fajnie wyglądała, jak 83 rok to... Dodam odnośnie tych gór, bo ja zawsze mam takie zapędy eksploracyjne, jak w Silent Service. Chciałem dopłynąć do Europy i mi się to nie udało, tak tutaj chciałem dolecieć do tych gór na horyzoncie. Też nie da się niestety. Uprzedzę tak, od razu. W ogóle ja już właśnie, mi się ta gra bardzo kojarzy z graniem u Huberta, właśnie tym wspólnym graniem, to jest, właśnie nie pamiętam, żebyśmy u mnie grali, u ciebie graliśmy. Ze wspólnym lataniem ku zachodowi słońca. Tak, i to właśnie lecenie do góry, żeby do niej dolecieć i tam próba, oczywiście kończyło się paliwo i próbowaliśmy jakoś, nie wiem, wyczaić te lotniska, tak żeby jakoś się do niej zbliżać po drodze, ale to się oczywiście nie udawało i nawet ja bym tutaj nie bał się tego, bo ta gra była bardzo, bardzo ładna na ówczesne czasy. Ona naprawdę fajnie wyglądał ten samolot. To nie musimy się bać tam mówić, o, nawet nieźle wyglądała. Nie, ona wyglądała naprawdę dobrze wtedy. Ten samolot, który właśnie tak manewrował, coś skręcał, taki fajny, lekki właśnie. Nie myśliwiec, tylko taki do jakiegoś spełniający jakąś usługę. Tak. A więc, no i świetne połączenie tak naprawdę dwóch założycieli MicroProse, z czego jeden był właśnie byłym pilotem i miał tą pasję tego latania, robienia, że jeżeli już mamy coś robić na jakieś gry, to przede wszystkim skupiajmy się na jakichś właśnie symulacjach i mamy tutaj genialnego wtedy właśnie Sida Meiera, który nie tylko był, bo dzisiaj go wspominamy jako wielkiego designera, ale tak naprawdę on był świetnym programistą i dlatego ta gra
ten silniczek, który tam umieścił, on po prostu dobrze działa, tak? Ta gra jest płynna, to nie jest jakiś jak na ówczesne standardy, powolny, lotniczy tam symulator, tylko naprawdę taka trochę właśnie, można się pokusić, że prawie jak arcade'owa gra, tak? Zresztą po tym tytule Sid Meier zdecydował, żeby się całkowicie poświęcić pisaniu gier, bo wcześniej oczywiście zrobili inne tytuły, ale to była w cudzysłowie taka dorywcza robota dla niego, a po tym jak wydali tego Solo Flight, on się wiele przy nim nauczył, to był dosyć spory sukces finansowy, to stwierdzili, że okej, Microprose teraz będzie działało na pełnych obrotach, ja się poświęcam full robieniu gier, i tak już zostało na najbliższe lata. Zresztą on później sygnował swoim nazwiskiem gry kolejne, prawda? Czy Piratów, Cywilizacje i tak dalej, Covered Action, F-19, no także swoim nazwiskiem jakby tutaj nadawał markę temu. Nie no, naprawdę fajny tytuł, szczególnie właśnie, że był na Atari i wreszcie mogliśmy sobie pogrywać, a nie tam ślinić się patrząc na ekrany innych komputerów i z Hubertem tutaj patrzeć akurat dużo w kolory, nie? No. Bo w ogóle powstał, nie? Na początku. Tak, pierwsza wersja była na Atari. To były jeszcze te takie piękne US czasy. Gold potem chyba portowało na pozostałe maszyny. Między innymi na Commodore 64. Tak. Więc jakby oryginalny produkt na Atari. Od początku do końca. No trochę taka gra, którą dzisiaj się nazywa Zen. Tak, że się tak lata w sumie bez celu. Znaczy tam jest oczywiście cel, ale... można by sobie właśnie uznawać to jako taki sandbox, jak nie wiem, jak jeżdżenie tym dzisiaj ciężarówkami tam z jednego miejsca Europy w drugie Truck miejsce. Simulator. Tak, tego rodzaju gry, no to taka właśnie bym to zaliczył do Zen, bo tak się to fajnie czułem, że lecimy sobie na góra, zmienia się może pogoda, ale generalnie jest tak miło, sympatycznie. I czy na pewno można nie ma rakiet? Wylądować. Czy na pewno nie ma działka? No właśnie, i nikt nie strzela do ciebie, tak? To tak. Takie dosyć duża odmiana była w porównaniu do tamtych czasów innych tytułów. Dobra, to lądujemy z tym tytułem i następny na liście jest Notes of Yesod. Jeśli dobrze czytam ten tytuł. Wcześniej to czytałem zawsze Notes of Yesod. Jak oczywiście. Byłem młody, także oczywiste tłumaczenie. Jakbym miał starym giełdowym... To zostańmy przy Notes of Yesod, będzie co w komentarzach tak. Czytać. Jakbym miał... Że tak jeszcze jak się tylko złapię do tego tytułu, taki tytuł, takie ble, tak? Ble. Bo ani jednego słowa nie... Wiadomo, że to jest nazwa własna, ten Yesod, ale generalnie brzmiało to jak taki bełkot i w ogóle nie wiadomo, nie co chodziło. Dokładnie, no. I jak miałbym... Jak powiedziałeś ble, to trzeba pamiętać, że była gra na Atari Kapitan Ble. Ble, była, o tak, tak. Ale Yesoda nie było. I jakbym miał starym giełdowym zwyczajem opisać ją zgodnie z krótkimi notkami na kasetowych składankach, to powiedziałbym, że labiryntowa z ładną grafiką. To by wystarczyło za opis. Można też powiedzieć odnośnie giełdowej wersji, że była wydana przez piratów jako Charlie na Księżycu. Charlie się nazywa główny bohater, tak? Tak, Charlie się nazywa główny bohater. Było to wydane na Spektruma jako Charlie na Księżycu. W zestawie z kule i atak Harrierów. Harrier atak, tak? Atak na Falklandy, o! Ktoś się w ogóle pokusił o to, żeby mieć pełne imię i nazwisko do tego typu gry? To jest Charlie Fotheringham Garns? Tak, to jest jego pełne imię i nazwisko. W ogóle gra Fotheringham też zadebiutowała w mojej świadomości za pośrednictwem pisma magazynu Komputer, tak? Którym magazyn w jednym z pierwszych numerów właśnie ma Notes of Yesod i ten drobny, mały ekranik sprzedawał jakąś niesamowitą przygodę i po prostu z Hubertem siedzieliśmy i też o rany, to jest jeden z tych tytułów 8-bitowych, o którym marzyłem i który później katowałem za czasów emulatorów, nawet na iPadzie. Serio? Tak, nawet na iPadzie go grałem. Problem jest taki, że ta gra oczywiście dzisiaj, szczególnie dzisiaj, nie jest wybitna, ale ta grafika tego astronauty, fantastyczna to hełm, wiesz, jest po prostu...
tak jak, mi sprzedał taki rusza, sentyment. Tak, pomimo, że tak naprawdę gra jest... Bo to jest gry tego wydawnictwa Odin, tak jak Robin of the Wood. Gra jakich milion tak naprawdę. Ale nie, ale oni jeszcze robią takie gry bardzo złośliwe. To są gry, które mechanicznie tam zawsze jest jakiś złodziej. W Robin of the Wood jest wiedźma, tutaj jest ten duch astronauty, który nasze ciężko zebrane artefakty, kryształy, nasz cel gry, artefakty, zabiera nam i rozrzuca losowo. Gdzieś po ogromnym, przecież po ogromnym tym labiryncie tych pomieszczeń. I oczywiście klimat jest psuty przez te wszystkie przeszkadzajki cholerne, czyli jakieś misie na sprężynkach. No i ryby, kurde, pływające ryby w kosmosie. Znaczy to się nic tam kupy duby nie trzyma, oprócz tego głównego bohatera. Tak, no i główny bohater ma kreta, który może sterować. I kopie tunel. Aha, no to jest kret międzygwiezdny, czy jakiś no tam, tak, nie? Ale jest też nawiązanie do Odysei Kosmicznej, bo Charlie zostaje wysłany na Księżyc, żeby sprawdzić transmisję z czarnego monolitu, który się tam jakoś znalazł, także wow, i musi właśnie zebrać te kryształy tam, o których Marek mówił. A dotarłem do takiej ciekawej informacji, że Notes of Yesod, ten, który znamy, to nie jest ta wersja finalna, ostateczna, bo która miała trafić na rynek, bo okazało się, że pod koniec prac nastąpiła awaria tego microdrive'a, czyli tej pamięci masowej, która była podłączana do Spectrum, i stracili część kodu, a ponieważ termin ich tak gonił, że nie dało się już przesunąć tej premiery, bo tam były jakieś umowy z wydawcą i tak dalej, no to ułatali wszystko dosłownie chyba w tydzień, testowali na bieżąco i wypuścili tak tą grę bez tam wszystkich komnat, które tam mieli wypuścić, a DLC i patcha się już nie dało. Tak, ja też o tym czytałem, co też wskazuje, że, bo druga część się pojawiła bardzo szybko, bo w tym samym roku jest bardzo podobna, tak, graficznie się trochę różni, ale jest dokładnie ten sam nawet system pomieszczeń, że na początku mamy tą powierzchnię, tylko akurat w drugiej części to jest miasto, w pierwszej mieliśmy ten księżyc, czy taką planetę, ale generalnie cała koncepcja gry jest dokładnie taka sama. Tak, tak, tak. Ja tylko nadmieńmy taki disclaimer, że tak, wiemy, że są sequele tych gier. Celowo o nich nie mówimy, o tych sequelach, bo to... No mówimy. Miało odzwierciedlać generalnie cykl. No bo Marek wciąłeś się, że tak się wyrażę. Natomiast no, generalnie ze względu na czas, na ramy czasowe nie będziemy mówić o sequelach, ale tak, będziemy. Wiemy, że są sequele. A, będziemy, okej, okay, no dobrze. Ale jakbyśmy nie powiedzieli o którymś sequelu... Tak, dobra. To wtedy albo Marek prequelu. Albo prequelu, to wtedy bo tak, bo... No, ale to, powiem wam, że no nie mogę zapomnieć właśnie tego, bo okej, okay, w środku to pokazuje swą pustkę ta gra, właśnie jak się tam chodzi po tych platformach, ale ten powierzchnia... Nic, nie ma nic przyciągającego na dłużej, nic. A na astronautę, animacja jego. To mi się dobrze. No tak, ale to chwilę, tak? Chwilę, no. A potem masz się cieszyć zabawą i jakby... Strasznie wkurzające jest to, że tam jeszcze oprócz tych przeszkadzajki czasami powodują takie, że chyba tacy pijani jesteśmy, czy skaczemy chyba. Skaczemy, no są skoki, jest taki, że wariuje nam, ale nie, chodzi mi, że nasza postać wariuje, czy nam odwraca kierunki, już nie pamiętam, czy zaczynajemy się bez sensu odbijać, że nie możemy tak wylądować normalnie, tylko on zaczyna tak lecieć, a więc na przykład z tej wysokości, z tych platform, spada gdzieś jak zwykle na samo dno tego całego labiryntu i znowu musimy się wspinać. To jest po prostu straszne. Na pewno gra, o której marzyłem przez wiele lat od razu. I od razu jak tylko emulator był, to... No tak samo miałem, tak. To był jeden z tych tytułów. My na Atari mogliśmy się cieszyć co najwyżej Starquake'iem, nie? A tak, akurat podobny dosyć ten Starquake jest taki wizualnie i tak... Nie no, jest na wysokim poziomie w odróżnieniu od Robin Hooda w stosunku do Robin of the Woods, tak? Ale my chcieliśmy Robin of the Woods, nie? Wtedy. Tak. Dobra. Następny haker. Tutaj mam kłopot ze zrozumieniem tej gry, więc nie wiem komu oddać głos. Marek, Hubert, Michał. Nie, ja to dokładnie w tym samym, jestem, zanim ktoś mądrzejszy coś, to ja dokładnie to co Marcin, bo to jest moment, który ja, no nie było szans na to, żeby z tej gry cokolwiek wyczerpać. Nawet z bajtkiem, z pomocą z bajtka było trudno jakoś tak zakładałem, że ci arkadowcy będą znowu grę wyprzedzającą swoje czasy i grę mega ambitną. Ale stop. Nie powiedział czasu. Złego słowa, moment, halo. To nie, to chodzi o zrozumienie tutaj, wiesz, o sam sens. Wybacz,
No dziś, bardzo prosty. Dziś wiesz, przeczytasz plot, przeczytasz, już jest fajnie, coś się dzieje, coś trzeba zadziałać, jest jakby wiele warstw w tej grze, różnie się poruszasz, że tak powiem, mechanikach. Oczywiście, ja tutaj trochę... Tak zero dyskusji, ale wtedy, no sorry. Wiesz co, dlaczego, powiem ci, dlaczego tutaj ja w tą grę dużo grałem, Hubert chyba też. Też grałem dużo, tak. Tak, z dwóch powodów, dlatego... Marcin, to teraz ci mądrzejsi. Ta ojciec mój się po prostu zainteresował bardzo tą grą, bo nie wiem, no od razu, chyba po nazwie na początku, bo ta nazwa jest, to była taka jednak sexy nazwa z tamtych czasów, a haker to coś takiego ciekawego, tajemnice jakieś, coś tu komputery. I wiem, że mój ojciec się zainteresował, więc zaczął w nią trochę grać, nic nie wiedzieliśmy jak grać, tak, ona była strasznie trudna i kupił po prostu instrukcję na giełdzie. I dlatego tak naprawdę mieliśmy tam jakieś sukcesy i mi się wydaje, że nawet tą grę kończyliśmy. Tak. Z instrukcją. Tak, to jest ciekawe, bo my mieliśmy tą instrukcję, pamiętam ją dokładnie, tam były odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam są w trakcie zadawane, tam był opis tego robota, który na początku jest takim pseudo zabezpieczeniem antypirackim. Gra pyta, żebyś wskazał część, która się nazywa, nie wiem, blaster czy coś tam i trzeba kliknąć na tym robocie, a tu z kolei tylko wspomnę, że grafika tego robota, ten rysunek jest bardzo podobny do samochodów z Ghostbusters. Bo to ta sama aktorka Hilary Mills rysowała. I to, co jest najciekawsze, że my mieliśmy instrukcję piracką, a w oryginale nie była żadna instrukcja dołączona tak, do właśnie, tej gry. Tak, właśnie, kompletnie. No, to był celowy zabieg, żeby zrobić atmosferę tajemnicy. To był celowy tajemnicy. Zabieg. Tak, tak. Na początku gra zadaje nam pytanie, żeby podać gdzieś tam jakieś hasło. Kilka razy źle podajemy to hasło, no bo nie ma prawidłowej odpowiedzi tutaj. I gra niby jakby sprawia wrażenie, że hakujemy ją, tak, że wchodzimy do... systemu, ale nie ma żadnych podpowiedzi. Większość też podpowiedzi są, tylko trzeba się domyśleć, co jest tymi podpowiedziami tam z całego tego tekstu. I to utrudnia. A my mieliśmy to podane już w instrukcji, na szczęście. Zresztą wtedy bariera językowa była dosyć duża. No ja pamiętam najbardziej charakterystycznych tych agentów, którzy się pojawiali w lokalizacjach. Ty czarni, się tacy czarni. Tak, my się wynurzaliśmy z tuneli, bo tunelami ten robot się poruszał. Tam z czasem musiał unikać satelitów, które latały. Była mapa świata, oczywiście ja kolejny raz jako eksplorator bardzo chciałem się wynurzyć z tych tuneli w Polsce, ale nie można było. Chyba Francja była najbliżej. Była Francja, były Alpy, były Ateny chyba. No i generalnie polegało to na tym, żebyśmy handlowali przedmiotami i dokumentami w różnych lokalizacjach z różnymi szpiegami i sprzedawali im to, co chcą kupić. I tak dalej. Ja ci szpiedzę, to właśnie taki charakterystyczny czarna sylwetka, ten kapelusz, tylko oczy świecące. Pamiętam, że to wtedy ogromne wrażenie zrobiło na mnie. Tak. W ogóle no właśnie, ta grafika, tak. Pozytywnym bohaterem, tak? My tak naprawdę pracowaliśmy chyba dla FBI, czy przekazywaliśmy te dokumenty dla FBI. To nie byliśmy takim hakerem, co tam właśnie wykrada, tylko właśnie próbuje od tych szpiegów wydobyć wszelkie informacje i pomóc naszemu rządowi. Ale muszę wam przyznać, że no, jak się teraz przeanalizuję, bo wtedy po prostu graliśmy w to, człowiek nie patrzył jeszcze z takiej perspektywy, ale dzisiaj no, to jest jedna z lepszych w ogóle gier na 8-bitowce, uważam, i podejściem, bo ten cały symulacja od początku tego terminalu, tak, czyli takie właśnie hakowanie, logowanie się, oczywiście przy okazji zabezpieczenie firmowe, ale już sama ta koncepcja tego, to było bardzo oryginalne, plus później symulowanie systemu operacyjnego, czyli startują te dane, tam się pojawiają te różne komendy, następnie samo poruszanie po tym świecie, gdzie właśnie na początku w ogóle było fascynujące dla mnie jako dzieciaka to, że się właśnie mogłem z jednego miejsca na świecie gdzieś przenieść i później była grafika tego tak, miejsca. Każde państwo miało swoją tam charakterystyczną grafikę. Tak, to i tunel, którym się przemieszczaliśmy, się przesuwał też płynnie w miarę. Nie? Tak, tak. I naraz się pojawia ten agent właśnie z taką śmieszną animacją. No, to robiło ogromne wrażenie. To naprawdę. W ogóle autorem tej gry jest Steve Cartwright, który takim jest no, weteranem branży. On pracował, bo to Activision jeszcze, szczególnie, że logo się pojawiało, pamiętacie, to charakterystyczne i w tamtym czasie logo, co już jakby zapowiadało, że będziemy mieli do czynienia z takiej wysokiej jakości produkcją. Do tego ten autor, oprócz kilku gier tam właśnie z 8-bitowców, później tak naprawdę był
pionierem razem, znaczy on później w Accolade pracował, a później w Electronic Arts pomagał stworzyć pierwsze golfy i pierwsze NBA Live 95, moje ukochane. To on tam jako tam designował, projektował właśnie między innymi mechanizmy rozgrywki. No i generalnie do dzisiaj jest związany generalnie z branżą grową. Nie tylko był z grową, tak? Ale to jest taki weteran. Naprawdę zaczął w tych 8-bitowcach już bardzo ambitnie. To z gra z 85. To... Tak. A wcześniej na pewno jeszcze coś zrobił, bo to jest taki dość mocny tytuł, jak na pierwsze podejście podejrzewam. No. Tam w ogóle jeszcze z ciekawych rzeczy, jak sobie dzisiaj przypominałem, oglądając te filmiki, fajne było to, że oprócz tego, że jak spotykaliśmy się z tymi szpiegami, to oni mówili w lokalnych językach. Tak? Po francusku na przykład, albo po tam grecku. Tylko bez alfabetu greckiego. No właśnie. Łacińskim alfabetem. Natomiast ja dotarłem do takiej informacji, że był taki myk, że a propos tej tajemnicy wokół tej gry, że podczas prezentacji dla wydawcy, czyli wydawca Activision, przygotował takie małe show dla dziennikarzy, podczas którego mieli się połączyć modemem z centralą Activision i odpalić zdalnie grę. No i co się stało? Zaczęły się niby pojawiać jakieś błędy, informacje o włamaniu do sieci i przełamaniu zabezpieczeń. No i powiedziano, że gry nie pokażą, że każdy musi ją odkryć sam, bo teraz każdy jest hakerem. No i to była taka kampania reklamowa właśnie dla tego tytułu i to co Hubert mówił, że w oryginale nie było żadnej instrukcji, natomiast była taka podobno karta specjalna do wsadzenia do listu, do wypełnienia, do wysłania do wydawcy i oni wtedy odsyłali jakieś notatki, podobno takie, wiecie, wydrukowane na maszynie, że niby tajne dokumenty. No po prostu szczyt geniuszu, muszę przyznać, tutaj marketingowego i to się akurat, bo gra była ambitna, gra była trudna, jeszcze właśnie nie było instrukcji w oryginale, natomiast jednak ona się bardzo dobrze sprzedała. Tam dotarłem do takich informacji, że w 87 roku do 87 roku sprzedała ponad 50 tysięcy kopii i była trzecią najlepiej sprzedającą się grą na Commodore 64, a więc no puh, to jest naprawdę niezły wynik, pewnie w Stanach. A propos C64, to na oryginalnym pudełku z grą jest właśnie zdjęcie jakby tajnej kryjówki agenta, który gra właśnie w hakera na C64, no bo jest monitor komodorowski i komodorek tam stoi przed tym, no i podcina sobie w ten tytuł. A propos bajtka, no bo mówimy dzisiaj, że to są gry z bajtka, to tutaj jak zwykle redaktorzy nie mieli dostępu, nawet jakby mieli oryginał, to nie wiedzieliby o czym jest gra, więc wymyślili historyjkę o tym, jak nasz agent udaje się na Księżyc, nie wiadomo dlaczego, z ramienia NASA i stamtąd z tajnej bazy kieruje poczynaniami robota, ażeby odnaleźć ukryte plany Magma. Ale co to jest ta Magma, to nie wiadomo. Także. Magma to ta organizacja. To. Tak? A jest tak rzeczywiście w grze występuje? Tak, organizacja. No proszę, Magma. No. Czyli tu się nie pomylili. Ale na Księżycu? Ale... No nie wiem dlaczego z Księżyca, no. Może żeby dodać pieprzyku całej historii. Może dlatego, że był widok na świata. Widok świata, tak jakby z Księżyca patrzeć. Jeszcze dwójka była, prawda? Ale dwójka właśnie, się kompletnie nie znana już. Tak, znaczy może, nie wiem, może chyba będzie więcej, bo mi się wydaje, nie, że... Nie, ja nic nie wiem o dwójce. Nie, nie, bo poza tym, mam było wrażenie, że u ciebie graliśmy na Atari ST, bo ona ma dosyć też fajne motywy, bo tam już nie chodzimy po świecie, tylko po takiej rosyjskiej bazie. I tam musimy unikać, właśnie są takie kamery przemysłowe i musimy tam hakować też roboty, które się pojawiają, musimy podkładać pod te kamery przemysłowe jakby puste kasety, żeby nas nie sfilmowała, tak? Takie też fajne pomysły jak z filmów, gdzie tam szpiedzy właśnie podkładają kasetę wideo, żeby właśnie nie pokazać swojego oblicza, jak się włamują. Ale właśnie w ogóle pierwszy raz, jak dzisiaj usiadłem, to mi się wydawało, że ona była jeszcze na Atari, ale nie było. To ona tak, sprawdziłem, nie dotarła. Tak, natomiast na Spectrum i Commodore 64 oczywiście była jeszcze. No, a w przypadku już Atari, to Atari jest te, już 16-bitową. Ale mam wrażenie, że Hubert, graliśmy u ciebie, tylko... Ja pominąłem bez braku jeszcze czasu, muszę sobie odświeżyć w takim razie. No. Ale no, duch podstawowej wersji był tutaj zachowany, chociaż już to były zupełnie inne czasy, a więc... Chociaż to jest który rok? 80... Piąty. Szósty. Znaczy, druga część. 86, czyli też bardzo... No, dopiero co Atari ST się pojawiło i Amiga,
bo to też na Amigę było, a więc no nic jeszcze na te gry nie było, to na te komputery jeszcze mało tych gier było, a więc to pewnie ludzie grali akurat tego hakera. Szczególnie, że on dobrze wyglądał. Jedynka zresztą została też zrobiona na 16-bitowce. Tak, i tam ci szpiedzy trochę stracili chyba tak. Na klimacie, bo są tacy bardziej kolorowi. Tak, takie trochę nawet tajemnicy, próba jest takiego pseudorealistycznej grafiki takiej wczesnej. I ten system wygląda taki jak trochę jakby obrobione zdjęcia. I ten klimat wtedy tak już no, dziwnie wygląda. Ale na pewno gra warta uwagi. Tak, tak. Jedna polecam. W ogóle z na Atari, jedna z ciekawszych w ogóle gier. Ja nie wiem, czy ona nie była tylko na dyskietce w wersji na Atari, bo trudno mi sobie przypomnieć. Ja ją kojarzę z tamtego czasu, ale nie wiem, czy u siebie grałem, czy u kogoś, bo na kasecie nie kojarzę, żeby to wyszło wtedy. Wiem, że oryginał oczywiście jest tylko na dyskietce, więc... Mam wrażenie, że była na kasecie, że to jest u nas, to jest jeszcze etap kasety. Ale... Tak, właśnie, tak, właśnie. Bardziej mi chodzi o to, czy dało się ją, wiesz, przekonwertować do tej wersji, bo ona mogła być obszerna i dogrywana, więc... No nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że jeszcze wtedy... Była wersja kasetowa. Że z kasety graliśmy. No, graliśmy z kasety i była wersja kasetowa. Tak. Dobra. Kolejny tytuł to trudny do wymówienia Super Hui, albo... Mówiło się inaczej, mówiło się ale... inaczej, brzydko, także Huey. No, jedna z niewielu gier na 8-bitowce, która próbowała wskoczyć do worka z symulatorami śmigłowców, a w którym nawet nie było ciasno, bo tam był Gunship, Tomahawk, poniekąd Infiltrator, bo był etap z tym śmigłowcem, no i ten Super Huey, chyba tyle. Nie kojarzę nic więcej, natomiast... To znowu jakiś tam Bell, nie? Tak, to właśnie był... To miał być symulator śmigłowca tego, co w Wietnamie latał, czyli Bellu H1. Natomiast nigdzie nie było to powiedziane, ani w instrukcji, ani na pudełku. To się można było domyśleć z obrazka, który tam był właśnie na pudełku. Znaczy, tam chyba jest napisane w ogóle, że to miała być taka wersja jego eksperymentalna, taka tam 1XA, tak? Jakaś taka odmiana. Bajtek pisał, że to jest Black Hawk, ale to Bajtek, także ja się nie wtrącam. No natomiast ta gra nie miała takiej typowej dla symulatorów grafiki wektorowej, bo zamiast tego te obiekty widoczne na ekranie były oparte na sprite'ach, które tam się skalowały. No nie dawało to takiego efektu... I chodziło to, ale przynajmniej dawało no właśnie, do tego zmierzam. Tak, że chodziła płynnie, bo nie trzeba by było tych sam kokpit był jakoś tak... Nie wiem, czy to było w ogóle... To nie była bitmapa nawet, ten kokpit, nie? No sprite, no, z rysunek. Mi się wydaje, że to jakaś symulacja tekstowego właśnie trybu. Bo tak to wygląda, on jest strasznie dziwny. Wiesz co, to znaczy na Atari, na bitowym, to był... Była tragiczna grafika tego kokpitu, natomiast tak. Na Commodorku też wyglądało całkiem sensownie. Nie, nie, wyglądała tak samo z dupy jak wszędzie. Ona ale było, ciut ona lepiej była... chyba. Ale... No, ale zawsze lepiej. No tak, ale ta przynajmniej kokpit wyglądał do dupy, ale to była taka, wiecie, tablica przyrządów, gdzie było, nie wiem, ponad 20 kontrolek, gdzie każda jakąś swoją funkcję pełniła. No, w pewnym momencie miałem, przepraszam Marcin, pewnym momencie jest tak w trybie tekstowym zrobione, nie, po prostu. I ja bym to nawet koło sprite'a nie stawiał. Nie wiem dlaczego... akurat tak wybrano, że nie pokuszono się na te, wiesz, na te kilka, no, bo to nie była pełna bitmapa, bo to są tylko tak jakby, wiecie, no, zarysowane od Winsheru, kurde, i tyle. Owiewka, nie? Taka tam pod nogami no, to widać. I w zasadzie nic, więc góra. W zasadzie ona jest nie jest mocno naznaczona, więc jakby widzisz, co się dzieje w pełni kokpitu, nie jest nic poucinane, tylko jakby masz... Jest widok na nogi, tak trochę jakby między nogami, tak. Nie między nogami, tylko z obu no, stron. No, więc jakby, nie wiem, czy tym zyskali tego speeda, czy po prostu tak było łatwiej, albo... Nie, może chcieli helikopter odwzorować, bo Bell chyba pozwalała. Że miał te owiewki chyba pod nogami Bell, z tego co kojarzę. Może niektóre... No, śmigłowców ma pod nogami, żeby pilot lepiej widział, także no... Że mógł stracić nogi pod ostrzałem. Nie ze szklana podłoga, ale taki, to nie jest żadna, wiecie, to nie jest żadna... Żadne wow. Nie, no, wiem, tylko bardziej chodziło mi, że wiesz, że wojskowy śmigłowiec nie wydaje mi się, żeby miał mieć coś takiego ze względu... Wiesz, w symulatorach to jest bardzo przydatne, żeby wiedzieć, gdzie lądujesz. Akurat przez graczy pożądane, a w rzeczywistości to nie wiem, jak było. Natomiast, no ja... Ale nie jest to żadne wielkie halo. Nie wiem, wiadomo, że kwestia, wiesz, śmigłowiec bojowy śmigłowcowi bojowemu nierówny, nie? Także tak samo, wiesz, kwestia wielozadaniowości, to też jest, można się kłócić i różnie były, także myślę, że różnie.
Ja jakoś tej gry tak specjalnie dobrze nie wspominam z symulatorów, to wolałem tego Fighter Bomber i F-15 albo Silent Service, no spływających, albo z latających to Tomahawka na Atari. No bardzo Tomahawk fajny. Był bardzo fajny. Tak, natomiast ten Super Huey to tak. Gunship. No i w Tomahawku, przepraszam, były góry, Hubert, do których można było dolecieć, bo były z wektorów, ale, tak, to, bo były... Ale wektorowe, to się nie liczą. No, ale przeźroczyste, czyli to nie były wypełniane na dodatek, żeby... To nie ma nic wspólnego, wektor nie ma nic wspólnego z masochizmem. Szeroko pojętym. Odnośnie Super Chuja, to jeszcze powiem wam tak, że... Przepraszam. Ja się wtedy odbiłem od niego, był zbyt trudny, natomiast na jakiś czas temu, dzięki uprzejmości jednego z naszych widzów, mam instrukcję, zresztą wysyłałem wam ją, instrukcję przygotowaną przez Slavel Biuro Usług Komputerowych. No i ona jest taka raczej odstraszająca dla laika pilotażu. Jest też próba wyjaśnienia generalnie fizyki lotu śmigłowcem, nie wiem, na przykład wraz z powiększeniem kąta nachylenia łopat rośnie również opór powietrza, co powoduje ostatecznie zwiększenie obciążenia silnika. Stosunek kąta natarcia do liczby obrotów wirnika to chyba najważniejszy parametr, jaki trzeba kontrolować itd., itd. I klawiszologia... Grubo, jest dużo opcji i ja dzisiaj bym pewnie nie wrócił już do tej gry, tak samo jak nie zacząłem przygody z nią, ale... Nie jest to tytuł, do którego tak warto Hubert, się... Hubert, znowu mam wrażenie, że znowu ci pływa dźwięk. To tak... Obserwuję tu wskaźniki. Widzowie ocenią. Widzowie ale ocenią, coś jest w tym, tak, coś w tym jest. Okej, okay, mam nadzieję, że to tylko po mojej stronie. Nie, ja też to, niestety ja też, Hubert, czasami to słyszę. Na koniec zdania cię coś tak tracimy. Natomiast co do gry, to ja właśnie też dwie rzeczy mam. Ja ją pamiętam po kaktusach, po prostu tam jest taki charakter. To chyba nawet może były drzewa, nie kaktusy, ale dla mnie wyglądały jak kaktusy. I ten dziwny panel. I ta gra była, z tego powodu też ją dobrze znamy, pomimo że... Znaczy każdy z nas ją zna chyba z tamtych czasów, chociaż przecież żaden z nas nie jest fanem tej gry, ponieważ ona była jakoś wciskana na kasety. Mi się wydaje, że ona często po prostu pojawiała się na tych składankach. Jaką kojarzysz, zawsze gdzieś tam. No i była w bajtku. Pojawiała się. No wiesz, jak zajmowała mało, nie była cięta, nie trzeba było stacji dysków, no to jakby samo przez się, nie? Mhm. Dlaczego? Ale... Nie wiem w jakich okolicznościach. Powiem szczerze, ja osobiście nie pamiętam w jakich okolicznościach ja się nadziałem na tą grę. A według Atari Mani Super Huey wyszedł tylko na dyskietkę, więc mógł być jakoś tam zripowany. Dobra, no to przejdźmy może do czegoś ciekawszego, czyli kotła czarownicy po naszemu Cauldron. Czyli kocioł. Kocioł. Tak po prostu. Dwie części. Na kocioł. No kocioł to była bardzo przyjemna gra, jeśli chodzi o gatunek jeden z miliona sobie podobnych gier. Bardzo ładnie wyglądała na Commodorku, pomimo jego ohydnych kolorów, o których... Bardzo ładnie, to przyznaję, tak. Fajnie. Bardzo ładnie wyglądała. Niebieski. Jakieś tam było to takie tło z tym księżycem, z chmurami takim... Fajnie to tak, było. Tak, tak. Poza tym sam pomysł biegania tą wiedźmą i w każdej chwili w zasadzie możliwość wskoczenia na mietłę i potem takiego w stylu, ja wiem, no, R-Type'a z lewa na prawo, prawo na lewo. Można było tam zestrzeliwać te przeszkadzajki w postaci chociażby nietoperzy. Tam przynajmniej wszystko trzymało się kupy dupy. W sensie, że przeszkadzajki w danym miejscu. No i można było dolecieć do różnych lokacji, które można było infiltrować, tak? Można było je zwiedzić. Jeżeli klimat był, nie wiem, bardziej taki jaskiniowy, no to tamte przeszkadzajki były bardziej jaskiniowe. Jak tam się gdzieś szły jakieś lochy, to może się chyba się nawet jakiś szkielet trafił, czy coś takiego. To pod tym względem, mówię, jaka taka gra zręcznościowa, czy jak to, nie wiem, action adventure, czy dwuwymiarowy shot, ten, shot 'em up, bym jakby powiedzmy łączył dwie mechaniki, nie powiem, że dwa gatunki, ale dwie mechaniki. Tak, tak, dwa systemy. Dwa systemy grania i tych gier było setki, dziesiątki. To, no ale łączyła, właśnie poczekaj. Ta łączyła te dwie mechaniki, ja tylko dokończę myśli i śmiało. Dwie mechaniki łączyła, było to przyjemne dla oka, było to jakoś spójne, bardzo miło wspominam tę grę i świetnie mi się w Condon grało. Bardzo, bardzo fajnie. Nawet niedawno gdzieś tam przetrzepując odmęty kartridży tego Condona grałem. Dziękuję. No,
No właśnie, właśnie. Bardzo mnie tutaj irytuje, żebym ci czapkę po prostu tak zrzucił z tym setki takich gier. Właśnie setki to pokazuje, że właśnie ta kategoria gier, gdzie właśnie mieliśmy jakąś platformówkowość, taką przygodówkowość, niestety na Atari było tego niewiele, właśnie nie, mało. Tego szczególnie tak dobrze dopracowano. A to już jest nie mój problem. I ja z takim fajnym bohaterem, antybohaterem. Dla nas, tak, jeszcze tutaj, bo ten tryb właśnie, że to w ogóle było bardzo świeże, że to wiedźma lata, tak, na miotle. To w ogóle był super klimat, ja to pierwszy raz widziałem na giełdzie na Grzybowskiej, bo często to było tam grane, plus jeszcze oczywiście z bajtka tego dodatku 7 gier, tak? 7 gier. Którym właśnie jest mapka cała. No po prostu marzenie dla mnie wtedy i ja to marzenie dopiero też spełniłem na emulatorach i skończyłem tą grę i gra jest okropnie trudna. Właśnie, w sensie, później o tym, tak, tak. O, tak, to jest taki hardcore, to latanie nie jest łatwe, ale tak naprawdę największa poziom trudności to się pojawia na tych platformach, w których ten, wszystko jest Marek, do piksela. Marek, nie przypomina ci to latanie, takiego joustowego latania? Tego też nie pamiętam tak dokładnie. Nie, znaczy, nie, co te jajka, te kurczaki takie. Nie, chodzi mi tylko, że trudno mi to porównać, bo jednak tamto mi się kojarzy z platformami, że tak się odbijałeś od tych platform. A tutaj był tylko ta podłoga, tak? A tak to nie było w powietrzu żadnych platform. A ja tylko przepraszam, Marek, wtrącę, że ten Cauldron to jest taki symbol epoki pod tytułem wysoki poziom trudności, bo tak, nie wybacza błędów, trzeba było mieć niezłego farta, te skoki co do piksela, no obłęd po prostu, czasem trzeba było się gonić z upływającym czasem, więc no, jak dotarłeś do końca, to byłeś po prostu fachurą. No. Znaczy ja tą grę skończyłem oczywiście z nieśmiertelnością, w żadnym wypadku z tam tym, natomiast... Tam się klucze tak, zbierało, Marek, tortura. Nie? Marek, tam trzeba było przedmioty. Chyba ileś kluczy... Zebrać. Czy klucze były do otwierania? Klucze do otwierania, ale tak. Ogólnie celem jest zebranie pewnych przedmiotów, tylko że problem jest, że mamy oczywiście limit ekwipunku i musimy żonglować znowu przedmiotami. I to jest taki hardcore przez to. Tam się i to z jest Dizzy tak kojarzy, tam też były takie tak. Jest jak w tym, jak w Notes of Yesod, czyli oczywiście skaczesz po tych platformach, skaczesz i teraz raz ci się ten skok nie uda i wszystko od początku musisz... No a powtarzać. Właśnie, ta tortura, która nie była niczym wynagrodzona, bo dochodziłeś do końca gry i zamiast, nie wiem, jakiegoś obrazka na koniec, czy krótkiej animacji, to tylko napis well done, albo dobra robota, congratulations i tyle, i pa. Niestety, jak większość wtedy tych gier, to była największa kara, nie? Żadnej nagrody na koniec. A słyszeliście historię taką, że Bale skupiło prawa autorskie do stworzenia gry na bazie filmu Halloween i miało stworzyć właśnie grę na podstawie tego filmu, ale jakoś nie mogli nic wymyślić, więc wymyślili grę o czarownicę, akurat tam zbliżającej się Halloween. Co taką pozostałością po tym jest to, że na drugiej stronie kasety spektrumowej jest Martwe Zło gra i Evil Dead. Tak, ale ona jest tam dlatego, że podobno było taką kupą, że nie chciano jej sprzedawać osobno, tylko dorzucono na tą drugą stronę koldronu i napisano gratis na opakowaniu. Tak. I to od razu momentalnie działało. Taka niedźwiedzia przysługa troszkę. Słuchajcie, a nie ma jakiegoś remake'u koldrona? Znaczy jest druga część i trzecia nawet, można powiedzieć. Tak, jest. Ja wiem, że jest, że są sequele, ale no to sequele się tam nie ukazały chyba jakoś mega późno, czy się mega późno ukazały. 2006, następny rok. Właśnie zerknąłem, natomiast bardziej ten, czy nie ma jakiegoś właśnie remastera, tudzież remake'a na Nie, jest iOS-a, jeszcze powiedzmy zupełnie, no remake'iem jest z 92 roku Super Cauldron, czyli charakterystyczna platformówka 16-bitowa, taka Amiga. Powinieneś, jakbyś ją zobaczył, to na pewno byś kojarzył. Po prostu ta wiedźma, tylko ona mi się strasznie nie podobała, bo wszystko stało takie cute, takie łagodne, takie bardziej kartonowe, tak? Infantylne, tak. Mamy taką czarownicę, taką śmieszną dziewczynkę. A tutaj to była taka typowa wiedźma, była jaga taka. Nie. To wszystko jest ugrzecznione. Wszystko jest ładne, kartunowe, ale ugrzecznione. Tak, natomiast ona była ładna oczywiście, tylko takich platformówek wtedy na Amidze było sporo. Było od zaczęsienia, to prawda. Tak. Natomiast, co by nie mówić, pomysł na właśnie pierwotny, ja wcześniej chyba nie, znaczy na pewno nie miałem do czynienia z żadną grą o wiedźmie, o czarownicy i uważałem, że to jest po prostu... Pamiętacie, to jest ten moment, kiedy mamy... Kiedy twórcy gier mają taki po prostu pełny świat, mogą po prostu wybrać i wszystko jest świeże, tak? Bo nikt jeszcze nie zrobił, nie wiem, gry o Wiedźmie, tak? Albo gry
nie wiem, no bo science fiction znaczy, no, nie, to było nie, dużo. Nie, 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 używał, wiesz, postaci nacechowanej negatywnie jako... Tak. No Wiedźmy latającej na miotle to nie było w ogóle takiej gry, szczególnie na komputerach, bo jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że może gdzieś tam na Nintendo coś takiego, w japońskich klimatach, tak? Ale tak, to był bardzo świeży tytuł tematycznie. Dwójka natomiast jest tytułem kompletnie innym, pomimo że jest jakby połączona fabularnie, bo wcielamy się w rolę Dimi, tak zwanej Dimi. Nie. Który jest jakby był wcześniej przeciwnikiem, konkurentem naszej Wiedźmy. I tu jest straszny motyw tej sterowania, nie? Tak, tam się odbija. Tak, bo się odbicia, no. Tam jest, znaczy z jednej strony to jest bardzo ambitnie zrobione technicznie, bo tam on jest symulacja fizyki, tak? Odbijania, no to są rzeczy niebanalne w tamtych czasach. I to on faktycznie tak trochę symuluje to odbijanie. Dzisiaj to silnik fizyki to ma... To już nikt nie musi robić, po prostu mamy gotowy i tam wody i tak dalej, to wszystko jest świetnie odzorowane, ale wtedy takie głupie odbijanie się jak sprężyna, no to było, to robiło wrażenie, natomiast przez to gra jest nawet dzisiaj, znaczy szczególnie dzisiaj, no wręcz niegrywalna. No cholernie trudna, tak, to jest już ten poziom wyżyłowany, pff. Tak. Szkoda gadać. Z ciekawych rzeczy jeszcze tylko w dwójce jest fajnie zrobione to, że cała mapa to odpowiada logo firmy Palace Software, tak? Ten zamek taki, te gry. Tak. Ten zamek. Mm-hmm. I on jest, jako jak się zobaczy na mapce, tak, narysowany, no to on odpowiada dokładnie temu logo tej firmy. Teraz pora na Sacred Armor of Antriad, czyli po naszemu bajtkowemu święta zbroja antypromienna. I tutaj chciałbym zacząć od takiego porównania my, gracze w Polsce wówczas, a nasi koledzy na Zachodzie, bo grając w ten tytuł na polskim podwórku, no byliśmy oczywiście skazani na wersje giełdowe, pirackie, nie mieliśmy oryginału, co było o tyle ważne w tym przypadku, że w oryginale był komiks, który na 16 stron, który wprowadzał fabułę gry. No i była tam mowa o dwóch mocarstwach na planecie, którzy w pewnym momencie dochodzi pomiędzy nimi do wojny atomowej. Cywilizacja legła w gruzach, wszystko wróciło do czasów pierwotnych, mieszkańcy biegali z dzidami i pewnego dnia zostali zaatakowani przez jakichś kosmicznych najeźdźców. No i żeby odeprzeć atak, to starszyzna plemienna wysyła najlepszego wojownika celem odnalezienia mitycznego pancerza dzieła zniszczonej cywilizacji. No i dalej jazda na wroga tą postacią. I co ciekawe, w naszym bajtku napisano, że gramy pewnym młodzieńcem, który biega po bazie na Filipinach. No to jest po prostu taka pierdoła, że w pale się nie mieści. No to jest... Szanuję za wyobraźnię. Tak, szanuję za wyobraźnię. No. A co się... Chcę kontakt do tego dealera. Tak, a zastanawiam się, bo moim zdaniem mieli kontakt do oryginalnej wersji, bo... Tutaj przy tej mapie jest taki rysunek tego gościa, który klęczy przy tej zbroi. I logo oryginalne. I logo, też. Tak. I to jest wzięte albo z jakiegoś George Sinclaira, albo z Crasha, no bo to było na okładce gry i w reklamach, więc coś gdzieś już musieli kojarzyć, a wymyślili... Taki Iron Maiden. Proszę? Taki Iron Maiden. No właśnie, bardzo metalowy, taki Iron Maidenowy ten logo, no to... Super też, nadawało od razu klimatu wtedy, bo się kojarzyło, bo dużo osób wtedy, pamiętacie, miało właśnie plakaty, tak, nie? Iron Maiden na ścianach. Więc tutaj była taka troszkę zrzynka, no nie wiadomo skąd, natomiast ta historyjka to jest po prostu no creme de la creme bajtkowych pierdół. No, ale inny tytuł to był Red Warrior, zdaje się, tak? Tak. A nie wiecie, to jest specjalny zabieg, że to jest tam anti-raid, a nie anti... Radiation, bo to miało być od anti-radiation, nie? No chyba taki skrót, albo tak zrobili, może, nie wiem. Bo tam te i jest tak jakby przestawione, może to jakiś... Tak, dlatego, że w tym komiksie chyba to wyglądało, albo było zgięta kartka, albo tak było narysowane jak zgięta kartka i nie było to do końca czytelnie pokazane. Stąd rad i riad. Okej. Okay. No widzisz, czyli jednak, bo tak jednak. Zastanawiające. Natomiast sam pomysł na grę i na mechanikę, super, bo jakby... chodzimy tym pierwotniakiem, tak? Takim trochę tarzanowatym, trochę tam Tarzana przypomina, bo długie chary. O Filipinach. I sam pomysł na, tak, na to, że musisz, raz, że odnajdujesz w miarę szybko tą zbroję, ale ona nie działa. Możesz w nią przeniknąć, ale nie działa, bo jakby
musisz części składowe tej zbroi odnaleźć, żeby ona mogła zacząć działać, żeby ona, nie wiem, osiągnęła pełne spektrum swoich możliwości. I najpierw gdzieś tam się znajduje buty i można zacząć się ruszać w tej zbroi i ją przetransportowywać gdzieś dalej w mapę, żeby móc dalej szukać kolejnych kawałków, nie? To bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo takie nigdy nie było w tego typu grach. Także najpierw trzeba było właśnie te buty znaleźć antygrawitacyjne. W sumie chyba 4 części, czy 5, już nawet nie pamiętam, czy 5 części tych tego kombinezonu, żeby ten kombinez no tam dopiero w momencie, kiedy mamy pełni sprawny ten kostium, tą mityczną zbroję, to możemy głównego złego próbować zniszczyć. No i warto wspomnieć o ciekawych... ukryty i ten wulkan jest też bazą tego najeźdźcy, tak? Warto wspomnieć o ludziach, którzy tę grę tworzyli, bo to z ich rąk później wyszły takie tytuły jak Cadaver, Speedball, Chaos Engine, a gość od muzyki robił muzykę też do Moonstone, Megalomaniac, Godsa i Sensible Soccer, Richard Joseph. Także dobra podstawa. A ja bym chciał pochwalić grafikę, szczególnie na C64, która pod względem animacji była świetna, bo ten bohater się fajnie ruszał. Były takie drobne smaczki w scenerii, na przykład kamienne głowy smoków, które zionęły ogniem i te płomienie fantastycznie po prostu wyglądają do tej pory. Myślę, że to jest rewelacyjnie wykonane. Gdzieś tam były liście, te skały, to wszystko było tak fajnie narysowane, także... Ale powiem ci, że na prawie każdej platformie, z wyjątkiem DOS-a, który jest jak zwykle tamten DOS, właśnie wszystko na różowo, CGA. Natomiast na większości platform wygląda bardzo fajnie i też na Spektrumie wygląda fajnie. Przypomina mi zresztą Robin of the Woods, gdzie mam czasami problem, żeby którą wersję grać, czy komodorowską, czy spektrumową, bo obie wyglądają świetnie i inaczej. Że jest taki, i dokładnie tak samo jest z tą grą. Obie wyglądają bardzo fajnie, bardzo dopracowane są te grafiki, ale jednocześnie... Tam specyfika tej gry, jeżeli chodzi o spektrum, ma tak bardzo nie doskwierał Color Clash. Tak, tak. A w zasadzie można powiedzieć, że prawie wcale. No, ale w ogóle to jest bardzo dobry tytuł, on się w ogóle do dzisiaj nawet broni. Bo wiadomo, to jest jakaś tam platformówka 8-bitowa, ale to jest taka Metroidvania, tak, w tamtych czasów. Fajne są te poziomy takie pod względem designu i ci przeciwnicy nie są tacy tak byle jak rozrzuceni, tylko ktoś tam miał do tego jakiś zamysł, tak? No zresztą widać po tym, jak oni później jakie tytuły stworzyli, a więc oni po prostu sroce spod ogona nie wypadli, jednym słowem. A mi troszkę ta gra przypomina, szczególnie jak weźmiemy ten skafander i możemy już latać, tak, tą postacią, to ona mi trochę wtedy przypomina taką atarowską, też fajną grę Twilight World. Nie, Twilight World. Nie wiem, czy kojarzycie. O kurczę, nie za bardzo. I on tak miał mechanizm, że on tam skakał, ale to skakanie przypominało takie długo. Latanie. Tak się... I też były właśnie tacy przeciwnicy. O, graficznie jest oczywiście trochę inne, ale ten system poruszania jest bardzo podobny. No i tak jak mówiliście, na Commodore muzyka świetna jest. Zresztą większość tych gier, które tutaj omawiamy, czasami potrafią na Commodore, akurat ta nie, ale niektóre na Commodore trochę gorzej wyglądają, ale muzycznie wtedy. Nadrabiają muzyką, no. Tak. A i jeszcze jak mówiłem o platformach, to dziwo, ta gra była na takiej platformie TRS 80 i też dobrze wygląda na niej, oprócz DOS-a. Oprócz DOS-a wygląda beznadziejnie. CGA. No. Cegła. Dobra. No to 87 rok, Jack the Nipper, po naszemu Jack Łobuziak. No. Ojejku, ja to znowu, wspaniale, znowu wielki tytuł, sentyment nie mam do tego tytułu, po prostu jakiś dobry duch w tym jest, bo nie było na Atari i trzeba było chodzić po kolegach, żeby zagrać i zanim pierwszy raz miałem okazję pobawić się tym tytułem, to rozgrywkę prowadziłem za pomocą bajtka. Ten screen, mapa i ogrywałem wszystko w wyobraźni, gdzie iść, grałem sobie na nim, tu zrobić, to życie. Zrobić. Tak, życie, po prostu typowe życie atarowca w tamtych czasach. Ale w ogóle życie w grze, można było chodzić do budynków, chodzić nieprawda, po mieście. Po ulicy, to super sprawa, czy Bobasem grałeś? No to myśmy sobie go ochrzcili Jackiem Sutkiem. To tak tylko podsumowując, nie wiem skąd ten Nipper tam nam, ten Nipper chodzi.
To ja jako atarowiec zaliczyłem okrutną pomyłkę, bo wydawało mi się, że kupiłem ten tytuł na giełdzie, tylko że to był Jack the Ripper, bo rozpróbasz taka tekstówka dosyć uproszczona. No. Ale... Może trzeba było jakieś hasło wpisać, żeby się grafika pojawiła. Nie wiadomo. Hubert, ty nie wiem, czy nie grałeś, czy nie opowiadałeś, bo, że grałeś u kolegi na Spektrumie w to? Miałem takie wrażenie. No. Tak, tak. To... Grałem i dopiero po latach się dowiedziałem, że można wskakiwać na meble i na te rzeczy, które są w tle. Ale wtedy to głównie chodziliśmy tylko i podniecaliśmy się grafiką, która... Świetnie. No tak, taka przestrzeń jest, prawda? Świetnie. Nie ma kolor klesza, tak, no bo... Dzięki perspektywie. Bo jest monochromatyczne, tak. Przestrzeń jest... Fajne animacje, bardzo szczegółowe postacie. No nie, no gra to jest ta kolejna gra, co tam miałem na długiej liście spektrumowych gier do zaliczenia, więc udało mi się ją skończyć. Jestem z tego dumny, to jest zamknięty temat. Właśnie, bo ten obrazek, który był w bajtku, który właśnie pokazywałeś, no sprzedawał po prostu jeszcze z tą mapką, no życie. Dla nas z Hubertem to było życie, chodzisz po mieście, są jacyś ludzie, biegają, tak? Właśnie tak jak mówiłem, to samo z Wiedźmą, tak? Wiedźma, o, ktoś wziął, jako pierwszy zrobił grę o Wiedźmie, która lata sobie tam na miotle. A tutaj mamy Urwisa i ktoś wziął takie Urwisa, Mobasa. I sianie chaosu, właśnie... zniszczenia, czyli jesteś tak, złym celem de facto. Jest, dokładnie. No. Celem nie jest to, że nie wiem, uzbierać i uratować świat, jak to w większości tych gier, tylko właśnie ma psuć, tak jak w Back to School, tak? Czy tam School Days. I ten pasek wkurzenia, nauktometer, czy ja nawet nie umiałem wtedy tego przeczytać, nauktometer, tak. Im bardziej rozrabiałeś, tym bardziej się zapełnia. Niegrzecznomierz. Tak. Niegrzecznomierz, no. Autorem muzyki nieodżałowany Ben Daglish. W ogóle gra ma jedną z brzydszych okładek, jakie są w ogóle w grach ośmiobitowych. Jest taka komik, okej, jest tam jakiś zamysł, taki, tutaj ma być taki komik, plakat, ale okropne. To dlatego, że ta postać była bazowana luźno gdzieś tam na... Sweeney Todler na takich paskach komiksowych. Tak, ale właśnie to się stąd wzięło, Marek, że on wówczas jak programista robił grę i gdzieś wysyłali jakiemuś grafikowi, a zrób nam okładkę do gry. A o czym jest gra? O dzieciaku, jakimś takim łobuziaku. No to on nie widział gry, nie widział niczego. Dobra, to coś narysuje. Narysował, wysłał, proszę, jest. No i... To jak nasi rysownicy plakatów do filmów. Nasi rysownicy, na przykład okładek do gier z Atari, tych kasetowych w latach 90. to też się nie popisywali, bo zawsze jak na to patrzę, to tak, Boże święty, nie starczyło na grafika. No ale fajnie poruszyłeś ten temat, bo grafik płakał, się, jak challenge'owo. Że z Hubertem, jak robiliśmy te tam swoje, nie wiem, w Basicu pisaliśmy te gierki, takie co tam, wiesz, pamiętasz Hubert, co podawałem ci różne komendy, a później nic z tego nie wychodziło, to wydaje mi się, że też mieliśmy taki plan, żeby zrobić coś takiego, jakiś tam Back to School, to była, pamiętam, to rysowaliśmy taką grę o szkole, że to mój tata później nam zaprogramuje. I ją rysowaliśmy i chyba z Jack the Ripper to też były coś w tym, że jakieś takie miasto zrobić czy coś. Gdzie będzie jakiś Urwis. Ale twój tata wolał grać i robić swoje tematy, tak, niż tak. Napisać grę. Do czasu. Do czasu. W ogóle gra się jeszcze doczekała drugiej części, tak? Jack the Ripper 2, którą byłem, pamiętam, podekscytowany. Też mi zostało to w pamięci. Jack jak zagrałem, to się okazało, że jest beznadziejna. Dwa Nipple. To w ogóle... Jack 2 Nipple. Tak, to jest w ogóle jakiś w dżungli. Nasz teraz, bez sensu w ogóle. Naraz się pojawia nasz Bobas niegrzeczny w dżungli. No i co tutaj może robić? Co on może robić za... Dżunglować. Tak? Przeszkadzać. Szuka tak? Nipli. Żarty robi. Dwóch. Dżungluje niplami. No, ale dla mnie straszne popsucie fajnej idei początkowej. Pomimo, że gra się dobrze sprzedała, została dobrze odebrana w tamtych czasach, bo... A mówisz o dwójce? Tak. Jedynka była numerem 2 w UK po Ghost Goblins. Tak? Kompletnie mnie gra ominęła. Sequel. Mówię o jedynce, dwójka też, to nie. Też mnie jakoś specjalnie nie wciągnęła, żeby było. Ja jeszcze wrócę tylko słowem do tego Bena Daglisha, bo muzyka na Spektrum jest fajna, ale na C64 jest świetna, tylko że jest elektroniczny, nie psychodeliczna. Jak się to włączy, to jest taka rąbanka po prostu, że siadasz i grasz w takim trasie. Jeszcze tutaj jedną rzecz tylko dodam do właśnie jedynki, do pierwszej części, bo pamiętacie, no duża umiejętność była zrobić odpowiedni interfejs, tak? No bo dzisiaj to mamy takie możliwości w robieniu gier, to te interfejsy mogą być takie wypasione,
zrobione i tak bardziej już chodzi o to, żeby one były po prostu czytelne i takie intuicyjne. I idiotoporne. Tak. A wtedy jednak miałeś, no, każdy byte był na wagę złota, no i trzeba było to jakoś zaplanować, mało miejsca. I tutaj narysowanie tych żyć na przykład w postaci tego takiego właśnie Jacka z podniesionymi rękami jest super po prostu. Strasznie mi się podoba tutaj ten taki minimalistyczny, ale nie do końca minimalistyczny, fajny taki interfejs. To byli czasy, kiedy trzeba było myśleć. Tak. A nie 100 giga gierka dzisiaj, czy tam 120. Z patchem jeszcze. Plus patch znaczy się. Nie, no patch 0 to 30, nie? 0, znaczy ten launch patch 30 giga, nie? To jest. Dobra. No to Mousetrap. Atarowcy, Mousetrap. Dobra, no, koszmar dzieciństwa mojego. No, wspaniały obrazek tytułowy. Tak, też koszmar. No bo ten cały nieszczęsny Mousetrap to jakiś jest... popkulturowy fenomen, ale chyba za oceanem, czy w Wielkiej Brytanii, bo tam i gierki były, nie wiem, czy nie, program telewizyjny nawet jakiś. No i na kanwie tego postanowili grę zrobić, która po prostu jest tak jąca, że to się w pale nie mieści. To jest mega, że tam, to jest hardcore. Tamta muzyka dopiero jest tragiczna. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że trochę przesadzacie, bo jak na przykład w porównaniu do tego Calderona, to ta gra jest o wiele łatwiejsza. Znaczy, Calderon, w ogóle jeszcze przypomniałem sobie jedną rzecz. Podobno przy Calderonie nigdy twórcy nie skończyli tej gry, ponieważ zawsze wycinali tylko konkretne poziomy i później nie wiedzieli, że jest tak trudna. Czekajcie, muszę zrobić drobną przerwę, bo mnie skurcz złapał. Zaraz usłyszał, pachnie? Nie, strapie. Udo. Dobra, Udo. Rozchodzę. Jak usłyszałeś o tej grze, ale nie, ja właśnie tak, nie do końca jestem tego pewien. Tego wtedy Mousetrap dopadł. Henry House na przykład, też taka trudna platformówka. Ale ja w ogóle Mousetrap chyba kończyłem. Nie, to Henry House to przy tym to jest pikuś, mam wrażenie, tam Mousetrap to była masakra. Tam trzeba było wszystkie schematy zapamiętać, gdzie iść po kolei. No, ale to był jeden ekran wciąż, tak? Na poziom. Tak, jeden ekran, to się dzieje, znaczy, każdy... To ja nie ruszyłem do drugiego. Myślałem, że się skrolowało, się ciągle nie chciało przesunąć. Właśnie, że do góry się szło, czy gdzieś... Pamiętam, miałem to na kasecie. Pamiętam smoki, to się wgrywało chyba z godziny. Smoki pamiętam. Smoki tak, to były tam? Smoki. Dinozaury, była też platforma, to jest taka denerwująca mechanika, że jak znika. Platforma się przesuwa, to trzeba biec na niej. Nie można stać. To jest absurdalne. Ale właśnie ta muzyka, taka irytująca, strasznie znana nuta. Kurde, strasznie ale irytująca. Ta muzyka. Kropna. Ja nawet jak sobie dzisiaj odświeżyłem, muzyki nie pamiętam, ale pamiętam ten obrazek tytułowy z tym smokiem i z tą myszą na tym trapezie. To było fantastycznie. Tak, to fajne. Zapowiadało jedyna fajna rzecz. Genialną grę. No, grafika była okej w tym tytule, ale sama gra była mega irytująca. No nie, no kurczę. No, nie, to, ja naprawdę, to wyjątkowo pierdliwy tytuł. Ja to nawet odświeżyłem na Atari ST. Ona było głupio trudna. Nie, czekaj, bo może Marek przyszedł na nieśmiertelności jakiejś i chce się pochwalić. Nie, właśnie za tamtych czasów miłe wspomnienia mam z tą grą, bo była świetna muzyka, fajny ten rysunek, ten rysunek. Tych platformówek nie było takich dużo, takich bardziej, no tam na Commodore właśnie na Spektrumie tego od cholery było. A tu on była, jeszcze był taki fajny motyw chyba na, albo jak się nie uruchamiało gry, ale chyba jak się ginęło, że pokazywał kolejne plansze tak bardzo szybko. Był taki motyw, że człowiek taki widział, rewind. Że tam jeszcze coś jest dalej, jakieś są poziomy. Aha, to nie. Nie, to nie pamiętam. Mi się wydaje, że ja to w tamtych czasach kończyłem. Bo się pewnie tak byś kupił o innej grze. Może byś miał strach na Atari 2600. Nie. Ale fajna muzyka? Nie, to z 81. Z tą fajną muzyką to tutaj, kurde, będziesz miał ciężko znaleźć popleczników. Nawet bardzo bym powiedział. Znaczy, okej, znaczy ona jest tak agresywna. Znaczy, ja rozumiem, to, ja szanuję wysublimowany gust. Ja rozumiem, ja szanuję wysublimowany gust, absolutnie. Propsuję. To była dobra gra na Atari, dobra. Tylko dobrze, Marek, tak. Śmieszny był na przykład ten smok, bo mu się tak nogi plątały. Kręciły mu się. Tak. To miała ta animacja była toporna. Na tym, na felgach z dużym rytem, rantem te nogi. No. I tam zionął ogniem co pewien czas. Tak. No chyba zaraz był na pierwszym tym ekranie był ten smok. Tak, był na pierwszym ekranie na górze, bo szło się od dołu, to pamiętam tą trawę. Od góry się szło, od góry się chyba zaczynało. Od góry do dołu, ale szło się do...
No nie wiem, bo ja nie przeszedłem. Ja się nie, będę... W Bajtku piszą, że 21 etapów było, ekranów. Tak, tak. Nie, ale przechodziłem ja tą grę, naprawdę. Broń Boże, bo to... Fajnie było w tej grze to, że faktycznie był pattern, w sensie jak ciągle ginąłeś, zgadza się, to było bardzo trudne, tylko że zawsze szedłeś tą samą trasą. No był trzeba po prostu... było zapamiętać to wszystko. Tak, to taki wczesny roguelike, taki portoplasta kurde tego. Jedynego, jak to się nazywało? To co to? Returnala, bo też pattern ten sam, no to tak, dobra, tak, losowe, no to losowe nie było konaty, no, ale i tak docelowo były zawsze solsy, ten sam. Wczesne solsy takie. Wczesne solsy, no. Wczesne solsy. To jest zajebista, ale tak, to taki wczesny roguelike. Nie, Mouse Soul. Rogalik wczesny, nie? Zresztą twórca od tej most, gry... Od Mousetrapa przez Soulsy do Returnala. Czekam, aż Hubert powie teraz, twórca gry się powiesił. Nie wiem, ale... Przedługie przejścia gry. Nie wiem, maczał palce w Drakonusie i to akurat fajnie i w Zbeksie, ale też takim krapie moim zdaniem Hooders Wins 2. Jak? Hooders Wins 2. Hooders Wins 2. Hooders Wins. Mieliśmy komando. Podróbka komando taka. To się kręcili w kółko zastrzeleni. Tak. Ale nie, muzyka, to czekaj, bo może przestaną napierać, nie? Zewsząd, godzinę później. Tak. Jak się rzuca? Trzy dni później, a nie godzinę. Nie, dobra, ja do Mousetrap poszedłem tak. Na kasecie na małym Atari i to była tragedia. Na dyskietce na małym Atari i to była tragedia. I na Atari ST to była tragedia. Może to jest gra na Amigę po prostu. Nie. Już na 16-bitowce to nie, ale ja mówię, ja ją dobrze wspominam i to jest jedna gra, której faktycznie przycisnąłem, bo większość tych gier, no i Henry House był taką grą, którą też skończyłem. Henry House był... To jest dużo prostszy i przyjemniejszy. Ale nie jest przyjemne, też musisz, jest dokładnie pattern jeden, musisz go znaleźć. Każde dotknięcie, takie dotknięcie czegoś, co nie wolno, a tego jest wszędzie prawie, to jest od razu śmierć. Dla młodszych widzów, jak Dark Souls. Dla widzów poniżej 90 rocznika, urodzonych po 2000 roku, tak jak Dark Souls. Dobra, może coś spokojniejszego. I też mieliśmy swoje roguelike'i. Terramex, czyli tematyka katastroficzna, meteoryt na kursie kolizyjnym z Ziemią i tylko jedna osoba może odwrócić bieg wydarzeń. Profesor Hop w cylindrze. Proszę? Hop w cylindrze. Znaczy profesorek jakiś Einstein, który się tak nazywa jak Einstein, prawda? To sam... wygląda jak z przykrótkim tułowiem ten Abraham Lincoln. Przynajmniej na Amidze, bo ja tą grę dopiero, jak ją kojarzę z Amigi, ja ją z Commodore. Ale na Amidze jest fajny feature i o tym za chwilę też powiem. Dotąd Abraham Lincoln, no to takie nóżki, nie? Tak. Natomiast misja ratunkowa Ziemi zawsze na propsie, to czy to w grach, czy to w filmach. Tutaj można było sobie oglądać film katastroficzny Meteor i później zagrać w Terramex i od razu się było w klimacie. No, takie typowe... I ten tytuł zupełnie jakoś umknął. Dzisiaj go sobie troszeczkę odświeżyłem. Tak. W zbawkach tak, ale... kojarzę właśnie z tego obrazka. Ale graliśmy u ciebie. Graliśmy u mnie? Tak. Pijany byłem. Ja w ogóle... Nie, wtedy Ramek, jeszcze nie. To bardzo, bardzo fajna gra to jest. Ja ją bardzo tak, super. Wspominam, dlatego, że... wygląda fajnie. Tak, ja ją w ogóle pierwszy raz miałem, Hubert, pamiętasz, takiego Piotrka na podwórku. Tak, i on, to pożyczył nam na tym, na karcie. Tak, ale właśnie jeszcze zanim, jak ja miałem jeszcze mamę Atari, to on miał przez pewien czas Amstrada. I byłem u niego tam z dwa razy i właśnie takie dziwne gry właśnie na Amstradzie i on wtedy mi pokazał ten Terramex i dla mnie to było, o kurczę, co to w ogóle jest, jakiś... Oczywiście na Amstradzie ta gra wyglądała naprawdę świetnie i ten ekran tytułowy, gdzie są te pięciu bohaterów, tak, to też jest takie nietypowe i jeszcze mamy... I można ich wybrać, tak. Tak, symbolizuje właśnie jakieś archetypy takie, co jak z filmu. Pruski hełm na Niemcu. Tak, dokładnie. Japończyka, Niemca, australijski Francuza. Podróżnik, także traper amerykański. Tak. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć, bo mówicie o tej wersji na 16 bitów i nie wiem czy na Atari ST, ale na Amidze jest taki fajny motyw, że nasze przedmioty były niesione przez murzyńskich tragarzy, których tam widać. Nie było ich widać na ekranie rozgrywki, ale byli pokazani Ale tak było napisane? Murzyńskich tragarzy? Afroamerykański. No ale właśnie chciałem zmierzyć do tego, że jest to taki świadek epoki, bo dzisiaj jest to bardzo niepoprawnie polityczne. A tak było napisane? No mówię, to jest nie, coś, nie, co nie, są, nie, są, po prostu są narysowani, to są tacy, tak.
kości mają w nosie, taki, wiesz... Aha, o to ci chodzi, bo myślałem, że gdzieś tragarzy. Zaś w Bajtku napisali, że zginął kundel podpalany. Nie, ale... Ale kto inny miał tam nieść w Afryce? Jakby na Podlasiu był, to by jacyś goście z dzidami. No, wiesz, zmierzam do tego, że dzisiaj by to nie przeszło. Przechodziłeś, wiecie, tak, z tragarzami. Dajemy mu żeja, dajemy, no i mówię to, ja cholerny lewak, nie? To taki... Ale to było też chyba na TRST, bo... Tak, no było na pewno. Tam bardzo fajnie wyglądało. Dużo kolorów, to mogli to jakoś lepiej pokazać. Ale nie, właśnie ci tragarze. Tak. To, bo na 8 mi to wcale nie kojarzy. Tragarze, teraz to tragarze. Teraz to tragarze. Dzisiaj dobra, tragarze. Ja sobie dzisiaj odświeżę może jeszcze. Nie, Hubert, naprawdę. Znaczy ona ma taką, ona naprawdę wygląda fajnie, fajnie na Amidze, ale tutaj ona znowu miała ciężko konkurować z amigowską platformówką i z jakby, bo wszystkie one z zasady były ładne, kolorowe, jakieś takie ten i tu ten teramek się też myślę, że gubi. Znaczy 80 całej... to jeszcze, tak. Jeszcze by tam podszedł, ale już jak dostawałeś to... Ale wiesz, chodzi mi o styl, one były kolorowe, one były ładne, Amiga platformówkami stała, kolorowymi, ładnymi, z fajną muzyką, wiesz, no to tak wolałbym tutaj... chociażby Soccer Kida przedstawić, który... Tak, tylko że ona nie była też do końca platformówką, bo tam mieliśmy jednak przedmioty, zbieraliśmy. Jak się grało, tak. I może dlatego pech chciał, że ona się tam nie wybiła, bo trochę za mało tego, bo do tego zmierzam, że ona jednak miała elementy dodatkowe mechaniki, miała, a nie tylko, wiecie, tam bezmyślne skakanie po platformach. Odkurzacz na przykład do latania. Na przykład. No. Super. Ale to też świadczy o tym właśnie, że tak jak Hubert mówi, nie pamiętam, mnie coś tam dzwoniło w którymś kościele, dopiero jak zacząłem sobie przeglądać gameplay, to mówię, aha, no tak, grałem, nie? I tak tym zażartowałem z tym Abrahamem Lincolnem, że ten profesor mi tak się kojarzył z karykaturą przede wszystkim, no to dopiero gdzieś, ja mówię, tak, grałem na pewno, to ale już na przykład dalej właśnie, żeby coś, że tam... miał jakieś większe walory niż tylko bycie platformówką, no to gdzieś mi już umknęły. Wiecie co, ja chyba już wiem, z czym ja to pomyliłem. Terror Ports. Było to od Science Gnosis taka gra. Tak, z takimi jakby robotami. Tak, jak obcy niby też taki. Jak obcy, tak. No. To już mega, na te, ale na te. Nie, no bo także... ja dobrze pamiętam, jak u ciebie, Hubert, na Atari ST, bo tego nie miałem na Amidze i graliśmy u ciebie na Atari ST właśnie i tak próbowaliśmy skumać, bo tam te postacie mogły wymieniać przedmioty między sobą, a więc była taka mechanika no, wykorzystywania tych bohaterów. Każdy z nich był właśnie fajnie narysowany. Były te używanie przedmiotów, więc próbowaliśmy ją jakoś tam wyczaić, ale chyba bez jakiegoś specjalnego powodzenia. Ja nie uczę zatem też tak, że tylko niektóre postacie mogły pewnych rzeczy użyć i musiałeś tak, taki schemat trochę z Fury of the Furious. Tak, i trzeba było właśnie... miałeś albo z Lost Vikings, tak, że... Trzeba było eksperymentować. Że dana postać, tak, że nie dało się chyba, na przykład, nie dało się jedną postać, że nawet jeśli miała ten przedmiot, to nie dało się użyć, tylko musiała być konkretna postać do użycia tego przedmiotu w danym momencie. Tak. To już kompletnie mi gdzieś umknęło, że to takie mechaniki były. Ja bym jeszcze... Ten pruski bohater, Herr Krusze, to taki hrabia pruski, dziedzic pruski. Ja bym jeszcze pruski. Rzucił takim małym spoilerem, uwaga. Polski dziedzic. A propos outra. Do Bożego przepasu. Mamy animowane outro, w którym lecący ku ziemi meteoryt zostaje odbity wielką łapką. Nie zdradzaj, ja to chcę skończyć. Ja też. Wyciszcie się. Myślałem, że pokazali tego. Ale odwiercenia. Wiecie, bo zmierzam do tego, że wreszcie w jakiejś grze no było to outro na 8-bitowce. Nagroda to było straszna. Za trudy. Przecież chyba większe rozczarowanie przychodziło. Jaka była? Nie powiem ci to sobie. Zagraj i przejdź. Widzisz, dobrze, że nie usłyszałeś w tym hałasie. Chyba największym, Marcin, rozczarowaniem było, kiedy udało ci się skończyć grę, a tam jakieś liche congratulations i jeszcze mieniące się tam jakimś tym... albo jak w tych komodorowskich korolach, to było jeszcze, to mrugające. To był obraz tamtych czasów, frustracja po przejściu gry. Mi się najbardziej podoba, jak czasami gry wideo Game Nerd kończy jakąś japońską grę, a tam jest sam napis congratulations i jeszcze z błędem ortograficznym. Literki są odwrócone. Typówka, tak. Takie uderzenie w twarz po prostu.
Ale to jest dobra gra, ja ją właśnie muszę też nadrobić, w sensie skończyć. Rzeczywiście, ale rzeczywiście chyba trzeba będzie odpalić na Amidze i zobaczyć, bo ja ją kompletnie inaczej zapamiętałem, a okazuje się, że ją trochę po macoszemu potraktowałem. Znaczy z tych... Tak, i ja chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie to, co właśnie mówiłeś, że ten obrazek tam to sprzedawało to całe doświadczenie wtedy, nawet jak nie miałeś gry, to ta wyobraźnia pulsowała, logo, tak, logo, wszystko, logo jest takie fajne, ten tak. Gość z tymi bokobrodami tutaj, tak. No, tak, tak. Ekipa tutaj, no, świetna sprawa, rozmazany screen, więc musiałem się mocno wpatrywać tam, nigdy nie mogłem, tak. Strasznie długo nie mogłem znaleźć postaci na tym screenie, bo to jest tak, po prostu rozmazane ze scanlane'em jeszcze jest zrobiony ten screen z jakiegoś lichego aparatu, także, ale no było, także. Tak, ono na Grzybowskiej też często ludzie w to grali i to też tak wkurzało. Chodziłeś i właśnie gapiłeś na te ekrany. Dopóki na Atari ST nie graliśmy. No, ja w ogóle z tych gier, które dzisiaj opowiadaliśmy, to właśnie muszę te Ramex wreszcie skończyć i ten Anti-Iliad sobie, bo nigdy w niego tak naprawdę przeczytaj nie grałem. Komiks, jest, dużo. Tak, jest w internecie dostępny. O, komiks można, jeszcze, tak. No. Przeczytać jest. Fajnie. Tak. Warto sobie pełne doświadczenie mieć. Okej. Okay. No to dzisiaj nam sprawnie poszło strasznie. Godzina 20, ledwo na liczniku. Ledwo. Tak. Okej, okay, ponieważ to jest ostatni odcinek przed świętami i pójdzie przed świętami, więc życzymy wszystkiego najlepszego. Spokoju, zdrowych, wesołych świąt, spokojnych, bo czasy są niespokojne, ale... Zapraszamy na naszego Discorda, tam można nas złapać, tam cały czas 24/7 toczą się dyskusje. Bardzo ciekawe i jeszcze bardziej ciekawe. W wielu tematach, nie tylko growych. Tak. W wielu tematach, tak. Nie tylko growych, ale gdzieś około, że tak powiem, tego całego retro, jego koło loandingowych i naprawdę można się dużo fajnych rzeczy ciekawych dowiedzieć, pooglądać się różne ciekawostki z tego, jak nasi widzowie podróżują tu i tam. Tak, teraz coś na przykład zobaczą. Ostatnio powstał też wątek taki podsumowujący rok i właśnie dużo osób wrzuca swoje co im się trafiło, czy to w filmach, czy to w grach, czy to ogólnie w jakimś fajnym experience. Zwyczajnie po ludzku mierzymy pisiory, no. Tak, między innymi. No i też ja tam życzę, że właśnie może z tych gier, co dzisiaj omawialiśmy, to ktoś sobie będzie chciał właśnie odświeżyć, pograć w retro, no bo wiadomo, trzeba trzymać rękę na pulsie, jeśli gra w te gry współczesne, tak, żeby nam nie uciekło trochę tytułów, ale od czasu do czasu właśnie w święta jest więcej czasu, żeby wrócić do tych starych tytułów i sobie... No i można u nas ten przyzwać Rysława, który tam się pojawia dla zasięgów, także jakby ktoś jeszcze mało mu było reklamy discordowej, to... O, a właśnie, a propos reklamy, bo przypomniało mi się, bo dzisiaj omawialiśmy gry z Bajtka, w Bajtku były czasem reklamy Atari pod choinkę, bo Atari 65XE możesz znaleźć pod swoją choinką z Peweksu. Także... Chyba ty. Dzisiaj to od jakiegoś Janusza z Allegro tam. Dioda świeci, dalej nie sprawdzałem. No i 500 a to była złotych. Taka bardzo dopieszczona ta reklama, to była taka ładna i powtarzała się...